jesteśmy już na finiszu wakacji. Niestety w tych ostatnich tygodniach następuje często rozluźnienie i dochodzi jeszcze do wielu, wielu tragedii. Tym bardziej, że sprzyja temu jak najbardziej pogoda. My nieustannie robimy tego typu akcje. Ta jest dużym podsumowaniem tych wszystkich akcji promujących bezpieczeństwo. Wypłynie troje niepoprawnych wioślarzy, którzy przewrócą jednostkę wiosłową i od tego momentu rozpoczną się działania zgodnie z taką gradacją, którą stosujemy w służbie wodnej. Wypłyną łodzie szybkie, podejmiemy osoby, które są na powierzchni, potem zrobimy procedurę szybkiego nurka. Na wstrzymanym oddechu będzie penetrował przewróconą jednostkę nurek. No i podejmiemy na pokład, odwieziemy. W tej chwili no, tutaj przekazanie jest do skutera. Wykorzystują ratownika, który się zdesantował równocześnie na pozoranta i będzie podjęcie na platformę skutera. Staramy się pilnować cały czas zbiornika. My jako tutaj jachtklub Optyl, oczywiście też mamy tutaj kolegów z WOPR-u, którzy bazują tutaj obok nas już od paru ładnych lat. Osobiście też jestem ratownikiem, więc pilnujemy tego zbiornika, jak czas nam na to pozwala w zasadzie, bo mieszkam gdzieś tu w okolicy, więc na każde wezwanie czy straży, czy policji, czy wezwań woprowskich jestem na miejscu. Mamy rekreację, czyli mamy rowerki wodne, jachty kabinowe, jachty otwartopokładowe. Codziennie realizując swoje zadania współpracujemy przede wszystkim z pozostałymi służbami, tak jak tutaj policją, Państwową Strażą Pożarną, OSP. Oraz WOPR-em przede wszystkim. Wielu w zasadzie funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej ma też uprawnienia ratowników wodnych. W związku z tym na co dzień staramy się szkolić, współpracować. Wszystko w temacie bezpieczeństwa. Dzisiaj tutaj spotykamy się, jest zorganizowany taki festyn. Pod tematem kręci nas bezpieczeństwo nad wodą. I to jest takie sfinalizowanie właśnie tych działań, jeżeli chodzi o ten rok. Znajdujemy się tutaj na zbiorniku, który ma 712 hektarów. Jest to duży zbiornik, bardzo duży. Na szczęście możemy powiedzieć, że w tym roku nie było żadnego utonięcia, z czego jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni.